Mamy takie wyrażenie. 3 razy wyrażenie w nawiasie 5x dodać 6, i do tego dodajemy wyrażenie w nawiasie 7x dodać 2 i nawias razy 4. Zachęcam Was, żebyście zatrzymali to wideo i spróbowali uprościć to wyrażenie. Mała podpowiedź. Możecie skorzystać z własności rozdzielności, a potem pogrupować wyrazy podobne. Ok, jeżeli spróbowaliście, to zróbmy to teraz razem. Jeżeli mamy liczbę 3 pomnożoną razy cały nawias 5x plus 6, to możemy rozdzielić mnożenie razy tę trójkę, czyli pomnożyć trójkę razy 5x i tę samą trójkę razy 6. 3 razy 5x, jeżeli mamy 5x i mnożymy to razy 3, to mamy 5 razy 3x, czyli 15x. -ów. A 3 razy 6 to 18. Czyli ta część całego naszego wyrażenia po uproszczeniu to 15x dodać 18. Zajmijmy się teraz drugą częścią wyrażenia. Mamy tutaj wyrażenie w nawiasie i potem je mnożymy razy 4. Mimo, że czwórka występuje po nawiasie, a nie przed, to możemy wykonać tę samą czynność. Nie ma to znaczenia, czy mnożymy razy liczbę po lewej stronie nawiasu, czy razy liczbę po prawej stronie nawiasu. Rozdzielamy mnożenie razy 4 względem dodawania. Mamy 4 razy 7x i 4 razy 2. 4 razy 7x to 28x, a 4 razy 2 to 8. Ta część całego wyrażenia uprościła nam się do 28x plus 8. I teraz możemy pogrupować wyrazy podobne. Mamy 15x i możemy to dodać do tych 28x. -ów. Jeżeli mamy 15 czegoś i dodamy do tego 28 tego samego czegoś, to razem będzie 43 tego czegoś. W tym przypadku są to 43x. 15x dodać 28x, dodajemy współczynniki, mamy razem 43x. Dalej 18 dodać 8, to razem 26. I zrobione. Uprościliśmy to długie wyrażenie, rozdzieliliśmy mnożenie względem dodawania. Potem pogrupowaliśmy wyrazy podobne i otrzymaliśmy 43x dodać 26.